Szanowni Państwo, witamy na kolejnym spotkaniu w ramach Festiwalu Góry Literatury. Dziś przypominam osobom, które oglądają nas online, jesteśmy w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Teraz Państwa gościem będzie Sylwia Hutnik, a rozmowa będzie dotyczyła jej najnowszej książki, zbioru opowiadań, zbioru tekstów, Din Teura. Mówi się, że jest to książka o zemście. Dla mnie jest to w dużej mierze opowieść o samotności. Ciekawa jestem, jaka będzie Państwa opinia. Tę rozmowę poprowadzi Aleksandra Majak, natomiast sama Sylwia Hutnik będzie naszym gościem, zostaje z nami jutro mamy piątek. Państwo, proszę wybaczyć, to już ósmy dzień festiwalu, dużo się dzieje. Jutro Sylwia Hutnik bierze udział w panelu dyskusyjnym wraz z Violettą Grzegorzewską i Karoliną Jaklewicz. Te dyskusję zatytułowaliśmy Literatura kobieca nie istnieje. O tym będziemy dyskutować. I tak jak wspomniałam, jutro przenosimy się na Zamek Sarny w Ścinawce Górnej, gdzie pozostaniemy już przez cały weekend i tam również serdecznie Państwa zapraszamy. Tam będziemy gościć znów wiele wspaniałych osób. Między innymi odbędzie się pokaz filmu Zielona Granica z udziałem reżyserki Agnieszki Holland. A już teraz Sylwia Hutnik, zapraszamy. Słychać mnie? O, słychać. Dzień dobry Państwu. Kolejny dzień na Festiwalu Góry Literatury. Będę mieć tą ogromną przyjemność, frajdę, poprowadzić spotkanie na fotelu prezydenckim nasz support Sylwia Hutnik. Dzień dobry Sylwia. Dzień dobry. Spotkanie będzie na temat, ale też wokół książki Din Teura. To jest zbiór 11 bardzo współczesnych, takich bezpretensjonalnych opowiadań, które z czegoś 7 ukazało się już wcześniej, czyli w latach między 2015-2021. I wszystkie te narracje w taki sposób nieoczywisty łączy motyw tytułowej Din Teura, czyli z tłumaczeniu z hebrajskiego zemsty. I moją uwagę zwróciło to, jak w niedawnym wywiadzie mówiłaś, że, i tutaj cytuję, nie sieliłaś się na to, żeby Din Teura z tytułu, czy jakiekolwiek inne wyrażenie, było patykiem do szaszłyka, na które nabijesz wszystkie opowiadania. W takim razie ciekawią mnie po pierwsze kulisy powstania tych tekstów. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę wziąć udział w tym festiwalu i zawsze niepomiernie cieszę się i dziwię zarazem, że tyle osób chce rozmawiać o literaturze, słuchać. To jest dla mnie jako promotorki czytelnictwa też bardzo ważne, pomijając to, że jestem tu jako pisarka, więc odpowiadam na Twoje pytanie. Rzeczywiście ważne dla mnie było to, aby zbiór tych opowiadań z jednej strony miał oczywiście punkty wspólne, z drugiej zaś nie był na siłę zlepkiem tych elementów czy różnego rodzaju leitmotivów, które mogłyby sprawić, że no właśnie, stałby się szaszłykiem. To oczywiście zawsze jest interesujące też dla odbiorców i dla odbiorczyń, kiedy mają do czynienia z zbiorem tekstów. No człowiek musi prędzej czy później tłumaczyć się, no dobrze, ale jakie są właśnie te punkty wspólne. Ostatnio byłam współredaktorką tomu Kwestia charakteru o bojowniczkach w getcie warszawskim i również byłam pytana, czy oprócz tego, że są właśnie były bohaterki uczestniczkami powstania w getcie, to czy miały jakieś cechy wspólne. Jeśli miałabym takie cechy wspólne szukać u bohaterów i bohaterek moich opowiadań w Din Teurze, to zdecydowanie byłoby to pewnego rodzaju zagubienie życiowe.
życiowe, niemożność życia własnym scenariuszem i zemsta tytułowa, owszem, ale rozumiana w nieco bardziej subtelny sposób niż było to choćby w Cwaniarach powieści mojej sprzed, no już teraz ponad dekady. Jednym słowem Dean Toyra jako zemsta, jako takie uczucie, wrażenie, które myślę, że każdy i każda z nas czasem czuje albo czuł i to nie jest zbyt jakaś rzecz, którą warto się chwalić. Raczej staramy się opanowywać te złe emocje i uczucia względem innych osób. W tym wypadku są też pewnego rodzaju próbą podjęcia strategii życiowej i odzyskania sprawczości na rzecz tego, żeby w jakikolwiek sposób wziąć sprawy w swoje ręce, a właściwie swoje życie w swoje ręce. I ta zemsta, jeżeli już jest, to jest ona głównie po to, aby bohaterowie i bohaterki czuli, że mogą cokolwiek w tym życiu zrobić. I śledząc recenzję twojej książki, ale też różne wywiady już pierwsze na jej temat, jest taka ciekawa zależność, że chyba twoje czytelniczcy, twoje czytelniczki i czytelnicy oczekiwali bardziej krwawej jatki. No oczywiście wychowani na filmach sensacyjnych, ale też trochę właśnie przyzwyczajeni i przyzwyczajone być może Cwaniarami, mieli poczucie, że oto teraz Dean Toyra, czyli nie wiem, kowbojki albo jakieś chuliganki, które teraz wyskoczą gdzieś zza węgła i będą starać się wymierzać prawo i sprawiedliwość. No ale trochę to jest tak, że postawiłam chyba w tym wypadku na nieco bardziej subtelne elementy zemsty. To znaczy nie przypadkiem podtytuł zbioru tego opowiadań brzmi mniej więcej tak, że największą zemstą, którą możemy wywrzeć na naszym, nie wiem, nazwijmy go przeciwniku czy przeciwniczce, to jest po prostu przeżyć. I często jest tak, że to, co możemy najbardziej jakoś właśnie zrobić na złość, zagrać na nosie tym, których nie lubimy albo tym, którzy życzyliby nam jak najgorzej, to jest po prostu być. Nie jest to jakoś bardzo spektakularne. My codziennie próbujemy i staramy się być na różne sposoby, właśnie obierając różnego rodzaju strategie, o ile się da. Więc sam fakt przeżycia nie jest czymś, za co dają medal albo o czym nakręcą film czy serial. Ale dla mnie mam poczucie, że jest to też taka droga czy ścieżka, która jest o wiele bardziej świadoma niż po prostu naparzanka. Co nie znaczy, że nie korciło mnie, żeby ta Dean Toyra właśnie tytułowa była też takim elementem bardzo konkretnym, bardzo też takim fizycznym, bym powiedziała. Natomiast myślę, że jakoś bardziej chyba frapowały mnie te różnego rodzaju sposoby na radzenie sobie bohaterów i bohaterek z tym, żeby po prostu być. I to naprawdę czasem jest najlepsze, co możemy zrobić. I co to znaczy dokładnie już w odniesieniu do być może twoich ulubionych bohaterów czy bohaterek z tej książki? Co to znaczy dla nich po prostu przeżyć? To znaczy pogodzić się ze stratą, to znaczy starać się odnaleźć wbrew temu, co inni ludzie zrobili i w związku z tym nasze doświadczenie życiowe mocno osłabia nasze siły witalne, więc to jest to takie po prostu trwanie. To jest też odnalezienie sensu życia po odejściu najbliższych osób, a często tym gestem znalezienia się jest przerwanie tego życia. Czasem są to sytuacje, w których musimy skonfrontować się z naszą przeszłością, z naszą historią, często bardzo trudną i starać się w jakiś sposób nie tyle zrozumieć, zapomnieć, ale właśnie ułożyć się wobec tego, co się wydarzyło. I nawet jeżeli nie mścić się bezpośrednio jeden do jednego, to przynajmniej mieć takie poczucie, że oto teraz próbuję wziąć sprawy w swoje ręce, a przynajmniej swoje życie. I to może być również taki symboliczny gest mówienia o tym głośno, mówienia o tym własnymi głosami czy słowami, mówienia o tym w taki sposób, jaki my chcemy, żeby mówiono o naszym doświadczeniu. To często jest bardzo
dużo i to daje siłę i ludzie odzyskują moc. Natomiast no znowu, nie jest to coś, co mogłoby na tej scenie tutaj się zadziać i wszyscy powiedzielibyśmy, wow, ale super. Nie, to się zazwyczaj dzieje w jakichś domowych pieleszach albo w głowie tych osób, więc nie mamy nawet do tego dostępu. No ale ja jako pisarka mam za zadanie też trochę otwierać różne przestrzenie, które zazwyczaj są zamknięte dla większości osób, po to właśnie, abyśmy dowiedzieli się i dowiedziały, co dzieje się na przykład w głowach bohaterów czy bohaterek. I zanim porozmawiamy tak bardziej szczegółowo o tym, o głosie, o mocy głosu, też o literaturze po zwrocie, powiedzmy, czy po aktywizmie spod hashtagu MeToo, bo to też bardzo ważne w twojej książce, chciałam zapytać cię i porozmawiać chwilę najpierw o samej formie, bo o ile felieton czy esej krytyczny, to są ci bardzo bliskie, to jest bardzo bliska ci forma, to forma opowiadania no, nie jest nowa, ale jest rzadsza. I stąd pytanie, niedawno też mówiłaś o swoim zbiorze opowiadań w Krainie Czaru, mówiłaś jako o reportażu fikcyjnym i to mnie bardzo zainteresowało, chciałam się dowiedzieć więcej na temat, jak ty się czujesz w ogóle w tym gatunku, jak czujesz się jako narratorka krótszej formy, nie powieści. Jak ja się czuję? Ja się czuję dobrze, ale właściwie, że chyba rzeczywiście jak nam ktoś mówi, że się czuje dobrze, to zawsze powinien dostać brawa, to jest bardzo dobre. Możemy taką stworzyć tradycję. Ale oczywiście ja się w krótkich formach czuję jeszcze lepiej, z tego względu, że od lat jestem felietonistką i piszę tych felietonów sporo, albo esejów i łapię się też na tym, że mniej więcej w okolicy 6000 znaków ja już chcę robić puentę. I czasami również te moje literackie dłuższe formy są takim właśnie korowodem puenty po puencie, czasem jako akapity, a czasem po prostu jako jakieś sceny. Natomiast oczywiście jest tak, że co innego, kiedy mówimy i prezentujemy nie tylko swoje poglądy, ale przede wszystkim opisujemy rzeczywistość w sposób taki jeden do jednego, a co innego, kiedy sięgamy po środki literackie. Ten reportaż fikcyjny ukułam po takich spotkaniach, jak to na przykład dzisiaj z Państwem, gdzie często zdarzały mi się pytania przy okazji tekstów literackich. No oczywiście skąd pani czerpie inspiracje, ale również to, czy osoby przedstawione w tych tekstach istnieją naprawdę, a rzeczy, które opisałam, czy naprawdę się wydarzyły. To są tak zwane fakty autentyczne. I oczywiście bardzo je lubimy. Ja sama czasem łapię się na sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, jakiś film się rozpoczyna i jest właśnie plansza, że to się tam stało, tego i tego, ta osoba, nie wiem, przeżyła albo wręcz przeciwnie, zmarła. No i ja wtedy myślę, ojejku, to naprawdę tak było. Jakoś inaczej zupełnie podchodzę do tego niż do fikcji. No ale no, ja jednak jestem pisarką i bardzo przykro mi, lecz to wszystko wymyślam. I czasami, kiedy ludzie pytają się mnie, czy rzeczywiście to się wydarzyło, czy ta postać dana miała, jest jeden do jednego opisana z rzeczywistości, ja mówię, że no niestety, przepraszam, ale by wymyślone. Jest to tylko i wyłącznie kreacja literacka, to wyczuwam jakiś taki rodzaj zawodu czy rozczarowania. Więc żeby po prostu nie rozczarowywać ludzi, to ukułam termin reportażu fikcyjnego, czyli takiego reportażu, tego, co mogłoby się potencjalnie wydarzyć, no gdyby nie fakt, że to po prostu wszystko wymyśliłam. Opowiadaniami nie rozczarowujesz, mimo że fikcyjne. To zresztą ciekawy temat, skąd się biorą w nas takie obsesje autentyczności, doświadczenia. W kontekście tej autentyczności, ze względu na to, że one są bardzo współczesne, to zwróciło moją uwagę też takie kontrasty między współczesnością opowiadań, a taką potrzebą bohaterów i bohaterek takiego umiejscowienia w własnej historii, odszukania często własnej historii. Jednocześnie wydawały mi się parokrotnie mocno groteskowe i takie na wskroś polskie. Czy ta ironia jest tutaj intencjonalna? Czy próbujesz trochę poradzić sobie z ilością narracji opowiadających o traumie? No, Boże, ktoś otworzył szampana. Zatem bawmy się.
To znaczy, oczywiście ironia, groteska, czasem też makabra, to są też takie elementy literackiej kreacji, które bardzo często stosuję w swoich utworach. No, jesteśmy w kraju Gombrowicza, ale dla mnie też taką matronką, można powiedzieć, jest choćby Rachela Auerbach, która pisała na poły literackie, a na poły reportażowe scenki, wizje z getta warszawskiego. Jakoś zupełnie niechcący znowu wróciłam do tych czasów, no ale to trochę też jest odpowiedź na twoje pytanie. To po pierwsze, czyli jakby takie no, kreacje językowe i elementy, które stosuję. Po drugie zaś, no właśnie ta przeszłość i historia. Zajmuję się historią kobiet od wielu lat i trudno mi jest też jakoś zapomnieć o tych elementach, zarówno literackich, jak i w ogóle związanych z moją pracą również naukową czy badawczą. Ale to, co mnie najbardziej fascynuje w przeszłości czy historii, to próba odpowiedzi na pytanie, właściwie co nam to robi współcześnie. Oczywiście warto pamiętać, to jest kwestia naszego dziedzictwa, pewnego rodzaju też poczucia wdzięczności za to, co ktoś czy rzesze osób zrobiły, żeby nam było lepiej trochę w życiu, jasne. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, żeby zadawać sobie pytanie, co robią teraz tutaj nie dziewczynie z XXI wieku, nie wiem, pisma Pauliny Kuczalskiej, Reinschmidt z końca XIX wieku, albo pamiętnik Aleksandry Piłsudskiej opisującej podkładanie bomb pod pociągi w czasach jej działalności w radykalnej frakcji PPS-u i tak dalej. Bo uważam, że to jest bardzo ważne, aby mieć poczucie i świadomość pewnego rodzaju ciągłości losów i naszej historii, a nie tylko robić z niej wydmuszkę, tak jak jest to często robione na tak zwanych apelach ku czci, albo robić z niej ideologiczną czy polityczną no taką zacietrzewioną bańkę, często niestety niczym zakalec, nie dającą nam żadnych emocji. Do tego służy na przykład polityka historyczna. Jesteśmy po wielu teraz już latach kombinowania, co tu zrobić, żeby zmienić przeszłość. Ja zresztą w swoich książkach często odwołuję się do takiej frazy odwołania właśnie przeszłości, to znaczy umówienia się, tak jak umawiamy się społecznie na różnego rodzaju normy, że oto teraz historia nie istnieje. Albo istnieje owszem, ale zupełnie inaczej niż nam się wydaje. I te zabawy z przeszłością, oczywiście one są bardzo niebezpieczne, ponieważ stanowią broń polityczną czy ideologiczną właśnie, ale po drugie one tak jakby odcinają nasze korzenie i odcinają też to, z czego my jesteśmy zbudowani, zbudowane tutaj teraz współcześnie. Więc to jest ten drugi wątek. Właśnie, mogą odciąć też takie poczucie wdzięczności za herstorię. Tak, to jest poczucie wdzięczności, to chyba jest taki najważniejszy element emocjonalny, który dzięki któremu zajmuję się przeszłością kobiet, ponieważ ja naprawdę czuję wielką wdzięczność za często naprawdę ryzykowanie życia, nie jest to jakiś truizm, ani egzaltacja, na rzecz tego, abym teraz była w takim, a nie innym miejscu. Ja wiem, że jest wiele do zrobienia, jasne, ale jesteśmy po prostu częścią pokoleń, w tym wypadku kobiet, bo historią kobiet się głównie zajmuje, pokoleniem i elementem tej sztafety kobiecej, która zmienia rzeczywistość. I to oprócz wdzięczności daje też drugie ważne bardzo uczucie, to znaczy uczucie pokory. To uczucie jest też ważne w kontekście bohaterów i bohaterek moich tekstów literackich, ponieważ daje mi świadomość tego, że ja nie jestem demiurgiem czy demiurżką i oto teraz nie wymyśliłam tutaj po prostu nie wiadomo czego, tylko to jest jakiś tam etap, element szerszej ścieżki czy drogi. Można to rozumieć emocjonalnie, intelektualnie, po prostu historycznie czy herstorycznie, ale ta pokora, ona też daje trochę czasami po uszach, bo no ja bardzo często miałam takie poczucie z moimi koleżankami, że wymyśliłyśmy coś super ekstra właśnie, nie wiem, w ruchu feministycznym albo kiedy prowadziłam Fundację Mama przez ponad 11 lat. I to nie chodzi o to, żeby teraz deprecjonować swoją pracę i umniejszać też takie poczucie dumy z tego, co się zrobiło.
bez przesady. No ale też trochę tak pomyśleć sobie, no fajnie, fajnie, kombinujesz, ale to już było, na przykład 100 lat temu. No to jest też taka smutna konstatacja. Pamiętam pracę nad tekstem po ponad 100 latach od premiery eseju Virginia Woolf Własny pokój, gdzie najpierw zachwyciłam się, często tak mamy pewnie przy okazji innych tekstów, myślimy sobie, och, ten tekst w ogóle się nie zestarzał. A potem pomyślałam sobie, no super, 100 lat minęło i się nie zestarzał. To znaczy, że mamy cały czas te same problemy, co 10 dekad temu miała Virginia Woolf, która zdiagnozowała w świetnym zresztą skądinąd eseju. Więc no, czasami te odkrycia wcale nie są jakieś takie warte ucieszenia się. Natomiast pokora i wdzięczność, ironia i groteska, jako trochę na przeciwległym biegunie, ale bardzo blisko. I chciałam dodać jeszcze taki wątek, bo ja cały czas odpowiadam na pytanie, czy je pamiętam. To chyba dobre pytanie. Że chciałam dodać jeszcze taki wątek bardzo osobisty, to znaczy ja pochodzę z rodziny, która obśmiewa wszystkie swoje problemy. I dopiero jak poszłam na terapię, to się dowiedziałam, że tak nie wolno. I w ogóle jest bardzo źle. Trzeba, jak jest smutno, to trzeba płakać, a nie się z siebie nabijać i udawać, że ach, ach, ale super trauma, śmieszna. No, niestety ja inaczej nie umiem. I po prostu cała moja rodzina nabija się z siebie, ze świata i to jest sposób radzenia sobie z życiem po prostu i z tymi zwłaszcza złymi rzeczami, które nam się wydarzają. Więc ja czasami podkręcam śrubę po prostu, bo aż mnie korci, że to jest tak straszne, co opisuję, że no po prostu nie jestem w stanie tego wziąć jeden do jednego, że muszę coś z tym zrobić, że już zrobić z tego taką groteskę, że wszyscy pomyślą, nie no, już przesadza. I tak, ja przesadzam, ale po to, żeby sobie poradzić z tą sytuacją, żeby w jakikolwiek sposób móc ją w sobie ułożyć i jakoś odnieść się względem niej. Też myślę, że ten dystans, to jest trochę taki dystans, o którym poetka Anna Świerczyńska pisała, o tym dystansie, kiedy patrzy na siebie z lustro i po prostu pęka ze śmiechu, bo to ją stawia w odpowiedniej relacji na przykład do Drogi Mlecznej albo do innych elementów wszechświata, nawet już nie naszego świata. I to myślę, że ta Droga Mleczna mogłaby być takim bardzo ważnym wskaźnikiem, co chyba też łączy się z pokorą tak naprawdę i daje też taki jakiś zdrowy osąd sytuacji. No ten twój humor i dystans widać w wielu z tych opowiadań, ale najbardziej mnie rozbawiło z nich, znaczy one nie wszystkie są śmieszne, proszę państwa, one są też poważne i za chwilę też będziemy mieć przyjemność posłuchać jednego z najbardziej poruszających tekstów w tym tomie dla mnie pod tytułem Gwałt głosy, ale zanim pośmieszkujmy. Chciałam porozmawiać chwilę o tym humorze i dystansie w opowiadaniu Zapalny stan udręki. To jest opowiadanie, które dzieje się w szpitalu. To jest taka bardzo zabawna i bardzo filmowa narracja prowadzona przez ciebie, w której widzimy i takie transformacje i wszystko jest jakby do góry nogami postawione. Skąd inspiracja, skąd pomysł może najpierw na to opowiadanie? No, inspiracja to była z tego, że ja po prostu byłam jeszcze po narkozie i kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje, a inspiracją było wycięcie woreczka na sali operacyjnej, więc można powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, czy autorzy i autorki korzystają z własnego życia? Tak. Natomiast zwykle nic nam nie udowodnicie, ponieważ jesteśmy w stanie przemycić różne elementy. I choć to opowiadanie pisane jest w pierwszej osobie, tak jakbym to opowiadała państwu, to oczywiście nie można aż tak wprost traktować ani opowiadań, ani powieści. Natomiast tutaj ważne było to, że ten motyw z szpitala ja musiałam sobie jakoś ułożyć. I to nie dlatego, że byłam jakby po narkozie i byłam taka frywolna, tylko ja po prostu bardzo się boję szpitali i źle na mnie działa już sam zapach, więc pobyt w tym szpitalu nie był jakoś uroczy specjalnie. I w związku z tym, to chyba jest trochę nawiązaniem do tego, co powiedziałam przy okazji poprzedniej odpowiedzi, tej długiej, dodajmy,
że ja sobie muszę jakoś radzić po prostu obśmianiem pewnych sytuacji życiowych i dlatego to opowiadanie jest szalenie zabawne, a rzecz działa się na sali operacyjnej. Kupa śmiechu. Tak, to kreujesz tam taki mikroświat. Zresztą ten humor widać też w opowiadaniu o pandemii. Jednym z takich najbardziej poruszających tekstów, o których już wspomniałem, to jest napisany w 2015 roku taka hybrydowa forma gwałt głosy. I zanim poproszę cię, żebyś opowiedziała w ogóle nam o tej formie, co za nią stało, za tymi wywiadami z kobietami, to przeczytajmy może fragment. Część pierwsza. Kobieta starsza wspomina. Co spowodowało, że pani się zgodziła porozmawiać? Westchnięcie. Przez tyle lat bycia kobietą zdałam sobie sprawę, że... Przez tyle lat bycia kobietą zdałam sobie sprawę, że wszystko zaczyna się od wychowania. Samo urodzenie się kobietą to ustawienie się przodem do chamstwa. Rodzice mi mówili, nie noś krótkich spódnic. Rodzice przecież tyle razy mówili, że... Poza domem jestem ciągle narażona na docinki. Jako młoda dziewczyna, będąc młodą dziewczyną, byłam narażona na docinki, a nie daj Boże idź na budowę. A nie daj Boże tego wysłuchuj. Gwizdy, chamskie odzywki. Teraz na mnie nie będą gwizdać. Jestem już za stara. Jak się jest małą dziewczynką, to nie wypada. My jesteśmy ustawiane na osoby grzeczne i spłoszone. Nie będę się o siebie bić, nie będę krzyczeć, kiedy coś mi się dzieje. Będę milczeć, bo dzięki temu nie zepsuję nikomu dobrego humoru. Przepraszam, czy to pana nie boli? Przepraszam, czy panu jest wygodnie? Lęk przed mężczyzną, czy on mi zrobi krzywdę? Miałam 20 lat, a on z 6 lat młodszy ode mnie i wkładał mi rękę do kieszeni bluzki, aby złapać mi za cycek na podwórku. Szeptał za mną cały czas, ty kurwo, ty kurwo, ty kurwo. Niepewnie się czułam, bałam się, nie chciałam wychodzić, bo on tam był. Jak szłam, to sama do siebie mówiłam, idź szybciej. Albo spotkałam się z siostrą, a ona mówi, wojskowy się obnaża, widziałaś? Uważaj. Siostra miała 12 lat, na podwórku się obnażał. Na klatce schodowej pokazywał. Przepraszam, czy to pana nie boli? Przepraszam, czy panu nie jest zimno? I jeszcze w autobusie facet się ocierał. On w gruncie rzeczy nie robił nic złego. On w gruncie rzeczy nie robił nic złego. Bo co to jest takie ocieranie? Bo co to jest takie obnażanie? Bo co to jest takie obmacywanie? Szeptał za mną cały czas, ty kurwo. Więc kobiety potem tylko wewnętrznie przeżywają. Kumulują w sobie te złe doświadczenia i nie mogą ich z siebie zmyć. To jest potwornie niezdrowe. To prowadzi do chorób. Kobiecość staje się obciążeniem. Jestem stara, to wiem to z doświadczenia, że to jest obciążenie. Ale w sumie nic mi się tam w życiu nie stało, bo co to jest? I fragment drugiego rozdziału. Ja ciebie, córko, przestrzegam. Nie idź tą drogą. Windą, ciemnym parkiem, klatką schodową ze zbitą żarówką, autostopem i pustym autobusem, starym dziadem w barze i młodym chłopakiem w klubie. Przed namolnym wujkiem i facetem w pracy cię ostrzegam, żebyś na nich nawet nie patrzyła. Podziemnym parkingiem, zagajnikiem, lekarzem, taksówkarzem i panem od biologii. Załóż coś na siebie, proszę cię, załóż coś na siebie. Czerwony kapturku, czy ty musisz tak chodzić z tym koszyczkiem? W tym koszyczku są masło i serek, i leków różnych szereg, tabletki aspiryny i suszone maliny, proszki od bólu głowy i olej rycynowy, kwas borny do płukania i maść do nacierania. Nie trać, córeczko, czasu. Leć do babci, do lasu. Idź prosto, jak ta ścieżka, nie zbaczaj tylko z drogi, bo tam w Boże wilk mieszka, wilk okrutny i srogi. Słuchaj mojej przestrogi. Dziecko, mówię ci opowieść, do której brak mi słów. Mówię, abyś wiedziała i ustrzegła się przed tym, jak tylko możesz. Słyszysz? Kiedyś kobiety w plemieniu opowiadały sobie swoje historie. Chcę oddać swoją historię, żeby się nie kisiła i żeby może coś pomóc. Dziecko, posłuchaj. Dziękuję bardzo za to czytanie.
No ja mam ciarki, kiedy czytam Gwałt głosy. To jest, mówię tą opowieść, chociaż brak mi słów. Jak to się stało? W jaki sposób dałaś głos temu doświadczeniu, bardzo często pomijanemu, przemilczonemu, pominiętemu? I myślę, że tu jest pewna zmiana od właśnie około 2015 roku. Tak, rzeczywiście to był tekst, który powstawał na, z inicjatywy nieistniejącej już Fundacji STER, która przygotowała raport dotyczący przemocy seksualnej, w tym gwałtów w Polsce. Ten raport jest wstrząsający. Ja fragmenty wyników wplotłam w tekst literacki. Wiem, że procenty może nie są idealne do literatury pięknej, ale one tak naprawdę podbijają niejako, no właśnie, tytułowe głosy, które są tutaj najważniejsze. I tekst ten stał się taką podstawą do tekstu literackiego, dramatycznego i został wystawiony w Warszawskim Teatrze Powszechnym. To był czas, kiedy rzeczywiście zaczęto mówić dużo o przemocy seksualnej, bardzo różnej. To był czas właśnie Me Too. Więc kobiety też szukały odpowiedniego języka, aby mówić o swoim doświadczeniu. A przede wszystkim to doświadczenie zaczęło wybrzmiewać w przestrzeni publicznej. Nikt przecież nie chce słuchać o takich sprawach. To są albo sprawy intymne, albo dotyczące, tak przynajmniej się ludziom wydaje, moralności. Na pewno wstydliwe i takie, o których lepiej właśnie nie wspominać głośno, bo ktoś zawsze skrzywi się i powie, oj dobra. No i oczywiście to podważanie... Feministyczna psuj zabawa. To jest tak, tak. Feministyczna psuj zabawa, o której wspaniale pisze Sara Ahmed. Ta książka wreszcie została wydana, przetłumaczona w Polsce. Polecam ją serdecznie, bo właśnie jest o takich strategiach, takim mówieniu wbrew temu, co większość by chciała przemilczeć. I tak było też z przemocą seksualną. Do napisania tego tekstu wykorzystałam prawie 30 wywiadów pogłębionych z kobietami, które doświadczyły różnego rodzaju przemocy seksualnej. Były tam zarówno 20-latki, jak i kobieta prawie 80-letnia. Z bardzo różnych grup społecznych, z bardzo różnych domów, doświadczeń, też zawodów. W każdym razie można powiedzieć, że to było coś w rodzaju no, takiego przekroju społecznego. To, co było niesamowite, to sposób, w jaki mówił o swoim doświadczeniu. To są te słowa i te głosy tytułowe, których użyłam w tym opowiadaniu i które można powiedzieć, że są niemal jeden do jednego. Oczywiście ja wymieszałam te wszystkie wypowiedzi, tak żeby te głosy utkały się w jedność, w jeden krzyk tak naprawdę, ale też często bardzo intymną opowieść. Zależało mi na tym, aby dać możliwość usłyszenia tych głosów właśnie w taki sposób, jaki opowiadały o swoim doświadczeniu kobiety, żeby oddać im możliwość usłyszenia wreszcie, no i też, żeby były też takim elementem, powiedzmy, literackim, taki, który po prostu wejdzie jako opowiadanie. Wiem od już wielu terapeutek i terapeutów, że tekst ten jest, można powiedzieć, zadawany czy polecany kobietom, które mają doświadczenia przemocy seksualnej. I wiem, że terapeuci i terapeutki korzystają z tego tekstu przy pracy z pacjentkami. I mówię o tym dlatego, że ktoś zapytał się mnie, czy jestem z tego dumna. No ja, to jest trudne pytanie, bo trudno być dumną z tekstu o takiej sile, to znaczy sile tych głosów kobiet, ale myślę sobie i dlatego też mówię Państwu o tym, ponieważ myślę o tym jako o takim elemencie rozmowy w ogóle o tym, do czego nam potrzebna jest literatura i do czego potrzebna nam jest sztuka czy kultura. Otóż właśnie do takich rzeczy, takich doświadczeń jak to, gdzie ktoś próbuje nazwać nasze doświadczenia. W tym wypadku ja jestem takim, no nie wiem, medium, które przekazuje głosy innych kobiet.
i te głosy stają się jedną pieśnią, jednym manifestem, do którego no trudno, ale podłączają się też inne osoby i to jest ten moment no właśnie taki traumatyczny, a z drugiej strony to jest też element katarzis i do tego nam literatura jest potrzebna. Wcześniej wspomniałaś o opowiadaniu dotyczącym pandemii, to było dawno temu, tak wiem, ale być może pamiętają Państwo te uczucia, kiedy będąc w kolejnym lockdownie sięgano niemal desperacko po różnego rodzaju dzieła kultury właśnie, która no, można śmiało powiedzieć podtrzymywała nas przy życiu. To właśnie między innymi dzięki filmom, serialom, książkom, nie wiem, wirtualnym spacerom po muzeach całego świata mogliśmy i mogłyśmy nie tylko zabić czas, jak to się mówi, ale przede wszystkim obcować z tym artystycznym elementem czy twórczym elementem naszego życia. I wierzę, że to był ten element też uzdrowieńczy, właśnie takiego też przejścia trochę ze swoimi doświadczeniami. Tak myślę, że też jest w przypadku tego opowiadania, czy w ogóle tekstów literackich poruszających tak zwane trudne tematy. Czasami jestem pytana, no bo trochę o tym humorze to jasne, ale też, no ale pani Sylwia, a pani takie smutne książki pisze. No to ja sobie myślę, że między innymi ten smutek, jeżeli tak go możemy nazwać, jest też po to, żeby się w nim przejrzeć i żeby się być może w nim odnaleźć. To nie o to chodzi, żeby teraz wspólnie załamywać ręce, tylko właśnie, żeby przejść ten moment złego, takiego załamującego, takiego doświadczenia, po którym tracimy siły witalne i przejść krok dalej. Tam są inne osoby z podobnym doświadczeniem jak my być może, które przeżyły, które są w stanie o tym mówić i to paradoksalnie daje nam siłę, ponieważ czujemy, że nie jesteśmy same i sami z tym naszym doświadczeniem. To jest to katarzis, który jest też takim przejściem na stronę przeżycia. To jest to, o czym mówiłam na początku. I myślę, że to jest też bardzo ważne, aby mówić o tym, jak mocno literatura daje nam możliwość no takiego, mogłabym stworzyć taką scenę, że ta literatura daje nam rękę w takich sytuacjach i po prostu nie pociąga nas tam do tej otchłani, tylko to jest przejście na drugą stronę lustra. Czy zaproszenie? Tak. Tak, żeby trochę też się w tym jakoś uładzić, może odnaleźć, może tak, pewnie się popłakać albo zmierzyć z różnymi trudnymi emocjami, ale po to, żeby sobie z nimi jakoś poradzić, żeby przejść tam, gdzie jest już jasno. A kiedy patrzysz sama na to własne odbicie ciebie jako autorki w tej tafli czy w tym zwierciadle twoich tekstów, co widzisz, kogo widzisz w tym momencie? Akurat twoje, nie, to chciałam powiedzieć twoje eseje, twoje opowiadania czytałam równolegle z pisaniem o, wiem, że bliskiej również i tobie, Adrienne Rich, która w latach 80., we wczesnych latach 80. uknęła takie sformułowanie, taki koncept polityki umiejscowienia. I chciałam zapytać się, jak ty się umiejscawiasz dziś, jako autorka, ale też narratorka tych opowiadań. Gdybym miała szczerze odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiedziałabym tak. Ja mam tak sobą pamięć, że ja w ogóle nic nie pamiętam, co ja napisałam. I zawsze to jest jakiś bardzo taka niespodzianka. Nawet teraz, jak czytałam ten tekst, coś tam pamiętam oczywiście, no bez przesady, ale tak przez mgłę. I rzeczywiście jest tak, że czasami łapię się na tym, że po prostu nastąpiło jakieś niebywałe oddzielenie tekstu ode mnie. Nie dlatego, że się do niego nie przyznaję, czy jest on mi obcy, tylko po prostu w wyniku zwyczajnie słabej pamięci jakby wyrzucam z siebie te rzeczy, co też oczywiście... Że są teksty, które jakby wyszły z twojego krwiobiegu już. Tak, aczkolwiek oczywiście nie, ja nie chciałabym tutaj się jakoś mocno przybliżyć do francuskich filozofek typu Helen Cixous, czy tam, nie wiem, Marguerite Dira, które mówią, pisz tam ciałem, że właśnie nie flirtuj jakby ze swoim rozumem i nie filtruj przez ten rozum tego, co czujesz, tylko po prostu no, pisz flakami, tak można by powiedzieć. No, czasem to się zdarza, ale to są te rzadkie chwile, takie naprawdę odlotu przy procesie twórczym. Zazwyczaj jest to po prostu jakby praca. A jakiś przykład tego odlotu z flakami? Odlot z flakami? Proszę bardzo.
To są te momenty, które niektóre osoby nazywają tak zwanym natchnieniem. Ja prowadzę od wielu lat zajęcia z twórczego pisania i wiem skądinąd, że wiele osób, zwłaszcza takich, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia w pisaniu, wie, że po prostu można pisać tylko wtedy, kiedy przyjdzie do nas to natchnienie. Uważam, że to jest jakaś postromantyczna bajka z czasów właśnie, nie wiem, czy profesor Maria Janion na pewno by to polubiła, ale dla mnie czekanie na to natchnienie, na to po prostu wyjście z ciała i obcowanie tylko i wyłącznie ze swoim tam, nie wiem, geniuszem, wyobraźnią, jak zwał, tak zwał, może fajnie, poczekajcie sobie na to, ja będę siedziała i pisała swoje. To znaczy, gdy miała czekać teraz na te właśnie momenty, no to bym tam wiele chyba nie napisała, ale one chyba są w czasie, kiedy człowiek już jest rozpędzony, kiedy jakby porzuci intelekt, porzuci swoje wyobrażenia, porzuci również swoje opinie, być może też opinie na swój temat i tego, co się powinno robić, a co nie, i zaczyna być niegrzeczny i zaczyna przekraczać siebie też po to, żeby zobaczyć, co właśnie jest po tej drugiej stronie. Robi to mniej lub bardziej świadomie. Oczywiście ja po latach pisania jestem w stanie poczuć jakby ten klik, który daje mi możliwość powiedzenia czy pomyślenia o sobie, że tak, jestem teraz wolna w tworzeniu. Kiedyś robiłam to bardziej intuicyjnie, po prostu nie wiedziałam, kiedy to się dzieje, ale myślę też o tym, że to jest taki dar, który zdarza się bardzo rzadko. To jest taki moment, w którym naprawdę, no, można powiedzieć, że jest to swoista nagroda za te godziny tam znoju i krzywienia kręgosłupa przy klawiaturze. I to jest też ten moment, no, nazwę to, na który trzeba zasłużyć, w tym sensie, że naprawdę wiedzieć, co się chce powiedzieć. To jest paradoksalne, bo to nie jest tak, że teraz ja tu wygłaszam właśnie jakiś manifest, statement i w związku z tym to jakoś leci, tylko ja przekraczam też siebie. To jest moje osobiste katarzis, w tym sensie, że ja nie potrzebuję też jakoś takich naleciałości z świata zewnętrznego, żeby spotkać się z tym tekstem, który niejako ze mnie wychodzi. Ale oczywiście znowu wracamy. Jednocześnie twoje teksty są bardzo zakorzenione w tym świecie zewnętrznym. Tak, no właśnie wracamy znowu do tego, wokół czego my jesteśmy. Ja zawsze jakoś bardzo tak podejrzliwie patrzę na tych twórców i twórczynie, którzy nawet nie wiem, czy są, ale kreują się jako tych, którzy mówią, ja się nie interesuję polityką, nie interesuje mnie, co tam się dzieje wokół, ja sobie tam piszę w domku na prerii, albo... No, to jest naiwność w tym momencie. Typi w Bieszczadach, no super, fajnie. Ciekawe, kto ci płaci faktury i sprząta w domu. Niech zgadnę, to jest twoja żona. Natomiast to jest też ten moment, kiedy myślę o odpowiedzialności. Ja wiem, że to brzmi tak bardzo poważnie, ale ja czuję odpowiedzialność jako pisarka, jako też osoba publiczna, jako osoba, która ma możliwość na przykład siadania na czarnej sofie raz na jakiś czas. To nie o to chodzi, żebym ja teraz cały czas tu przemawiała do państwa i lobbowała na rzecz albo mówiła o tak zwanych problemach społecznych. To nie reportaż w SEPI po 22, chociaż jestem trochę dzisiaj Elżbietą Jaworowicz, państwo przyznają, tutaj może nie widzę. Ale tak, proszę, to właśnie brawa za tę niewygodną pozycję. Ale pomijając jakby to punktowanie tych tak zwanych trudnych czy ważnych tematów, to jest przede wszystkim odpowiedzialność za słowo i to jakby jest taka podstawa tego, co dzieje się w momencie, w którym ja, czy to będzie felieton, czy to będzie opowiadanie literackie, ale jakby mam taką świadomość tego, że ja jestem tutaj w jakimś po coś, no jednym słowem. I to nie o to chodzi, żeby teraz cały czas właśnie przemawiać, tylko żeby też odnaleźć się w jakimś układzie. I naprawdę pisarz czy pisarka nie, czy w ogóle twórca nie siedzą na jakby chmurce. My jesteśmy tutaj jakby ze wszystkimi. To jest też to moje kolejne ulubione w cudzysłowie pytanie.
No a jak pani łączy aktywizm z pisaniem? Czy przypadkiem literatura nie powinna być dobra albo zła, a nie, że na przykład polityczna? No to chcę powiedzieć, że... to nie jesteśmy w balladach lirycznych Wordsworth'a. Nie, ale wiele osób uważa, że to jest po prostu jakaś, nie wiem, profanacja sztuki, jeżeli mówi się o polityce. Tymczasem naprawdę jakby wszystko jest polityczne, łącznie z tym, jaki rodzaj chleba kupujemy i w ogóle gdzie się stołujemy, jak wyglądamy. I co robimy? Czy ty miałaś takie poczucie, że wszystko jest polityczne zawsze? Znaczy od początku, od twojego debiutu, czy to jest taka myśl, która ci towarzyszy, czy ewoluujesz w stronę coraz mocniejszego zaangażowania? Znaczy nie ewoluuję, Sylwia, w stronę coraz mocniejszego zaangażowania, gdyż to zaangażowanie zawsze było, ale jak ty to odczuwasz? Znaczy ja chyba dryfuję w stronę coraz większego wkurzenia. Im mam więcej lat i boję się, co się stanie, kiedy będę po prostu 90-letnią osobą z laską, która będzie tłukła wszystkich, co się nie pasują. Ale to zaangażowanie społeczne, rozumiane jako robienie czegoś, już tak mówiąc bardzo okrągło, to chyba jest też taki element świadomości politycznej, ale nie polityki typu parlamentarny, podział władzy na partie takie i siakie, tylko polityki rozumiane jako możliwość wpływu na rzeczywistość. W tym oczywiście jest też działanie społeczne, przede wszystkim w moim przypadku. I od debiutu miałam poczucie, że to łączenie aktywizmu z literaturą jest niezbędne, nie widzę innej opcji u siebie i no też podejrzewałam, że w związku z tym mogą być pewnego rodzaju napięcia. I pamiętam, że pierwsze wywiady po debiucie Kieszonkowy Atlas Kobiet, 2008 rok, jak ktoś tam pytał się, a czy przypadkiem nie jest pani feministką? I miałam takie... Słowo na F. No chyba tak. I myślałam, że jak tak powiem w ogóle, tak, spoko, jestem, następne pytanie proszę, to jakby to już będzie odhaczone. Aha, dobra, to jest ta. Ale to nie, to jakby tutaj stanęło. I tak przez lata międliłam to samo. Tak jakby pisarz czy pisarka nie mieli mieć poglądów. To jest to samo w nauce. Na szczęście teraz już widzę jakiś taki zwrot autobiograficzny w tym, co dzieje się. Chyba trochę wychodzimy powoli z tej bańki, z tej mrzonki, też mrzonki krytyki literackiej, że oto szukamy zaginionej Atlantydy obiektywizmu. Tak. Znaczy obiektywizm nie istnieje, to może tak tutaj powiemy teraz z tej sceny. I w każdym tekście naukowym, dajcie mi 5 minut i powiem, może nie na kogo kto głosował, ale co tam myśli na temat różnych rzeczy, ponieważ po prostu wychodzimy jakby z tych tekstów, z tego co robimy i pokazujemy nasze ja. I to jest świetne, uważam, bo to nas odróżnia od robotów. Dużo teraz mówi się o sztucznej inteligencji i też jesteśmy jako twórcy i twórczynie pytani o to, czy nie boimy się, że za jakiś czas właśnie sztuczna inteligencja zabierze nam robotę. Ty się boisz, czy się nie boisz? Nie boję się. Po pierwsze to już się poniekąd dzieje. Myślę, że dziennikarze i dziennikarki już to mają w pracy, a po drugie nie boję się z tego względu, że oczywiście to może być tak, że będzie dominacja, tak jak teraz jest na przykład w ilustracjach czy grafice. Kilka dni temu była duża kontrowersja, że jedna z tam chyba z organizacji ogłosiło konkurs na jakiś, nie logotyp, tylko jakąś ilustrację i zwyciężył projekt właśnie przygotowany przez sztuczną inteligencję, czyli właściwie przez kogo, albo z użyciem sztucznej inteligencji, więc to już się dzieje, ale ja nie boję się tego o tyle, że zawsze jest ten taki element błędu ludzkiego, co odróżnia nas od bycia robotem. I to są te wszystkie fastrygi, szycia, to takie właśnie ten taki nieobiektywizm, coś, co nam się powinie, no nie wiem, jak to powiedzieć, pióro. W przypadku ilustracji to nie będą właśnie wyładzone, piękne postaci, tylko będzie jakiś taki rys ludzki w tym wszystkim. I to jest chyba coś, co mnie najbardziej w tym interesuje. Dlatego też moi bohaterowie i bohaterki często popełniają błędy albo są zagubieni, zagubione z tego względu, że no właśnie to odróżnia nas od robotów i to odróżnia nas od tego, co dzieje się w jakimś takiej imaginacji, której pewnie każdy i każda chciałby prędzej czy później się odnaleźć. Trochę tak jak przeglądamy piękne prospekty deweloperów oferujących nam cudowne życie w cudownych miejscach, właściwie nie miejscach, jakichś takich ułudach, które tworzy się w programach graficznych. No i super, tylko że
Właściwie tam mógłby być każdy i nikt. I to jest chyba coś, co mogłabym powiedzieć, że mnie przeraża w kontekście tych idealnych światów. Dążenie takie do jakiegoś życia perfekcjonizmu. Na makiecie, tak? Tak, życia w Photoshopie. Mhm. Jest takie muzeum, jest takie opowiadanie w tym tomie, Muzeum Pamięci. To jest monolog wewnętrzny 40-latki, bohaterki, która pragnie ponownie odwołać przeszłość, ale odczuwa też taką presję rozwoju, autopomocy i tego, jak piszesz, by kasować z mózgu niepotrzebne smuteczki. I to jest taki, padają też tam takie słowa, one być może są kontrowersyjne, ja przeczytam. Aby zagłuszyć natręctwa, próbuję czytać ważne i mądre książki opowiadające o ważnych i mądrych wydarzeniach. Fryzjer z Auschwitz, porno z Auschwitz, przepisy kulinarne z Auschwitz. Pełno trupów, 20 lat na nie patrzę i o nich słucham. Czy zagładą można się naćpać, uspokoić jak wciągającym serialem? I ja się paradoksalnie ucieszyłam, jak przeczytałam to zdanie, bo bardzo chciałam od chwili już kogoś zapytać o ten trend wydawniczy, o to, co chyba Justyna Sobolewska nazwała kiczowatym kostiumem zagłady. Jak ty się tutaj, znaczy podejrzewam, jak się do tego ustosunkowujesz, ale chciałam zapytać. No tak, ja to nazywam po prostu holopolo. To znaczy literatura obozowa, czy dotycząca zagłady, która ma tak naprawdę na celu tylko i wyłącznie zagranie na naszych uczuciach i to jeszcze nieładnym szantażem. I ma za zadanie wywołać w nas wzruszenie własnym wzruszeniem. To znaczy poczucie, że jesteśmy tak bardzo empatycznymi i wrażliwymi ludźmi, że pochylą się teraz oto nad okrutnym losem ludzi trzymanych w obozach koncentracyjnych i obozach pracy. I właściwie zamkniemy książkę i to już jest tyle, co mieliśmy do powiedzenia. Znaczy, że jakby ta refleksja jakby ma swój początek i ma swój koniec tylko i wyłącznie w tym, że oto teraz obcujemy z tragedią innych ludzi. To samo mogłoby się wydarzyć, gdyby scenografie z obozu koncentracyjnego, czy scenografie getta, czy jakichś innych, no właśnie takich toposów, zagłady, przenieść gdzie indziej. Też byśmy się wzruszyli tymi ludźmi i za Naukowską pokiwali głową, mówiąc ludzie ludziom zgotowali ten los. Tymczasem uważam, że to te szantaże emocjonalne są bardzo niebezpieczne, ponieważ one deprecjonują doświadczenie ofiar. Są też ahistoryczne. Już pomijając, że są ahistoryczne. Właśnie teraz chyba już wszedł film czy serial Tatuażysta z Auschwitz. Przepisy z Auschwitz, proszę bardzo. Wiele jest na ten temat, już było wcześniej przy okazji książki, dyskusji, no bo z jednej strony Muzeum Obozów Auschwitz wielokrotnie zabierało głos, dementując różnego rodzaju informacje zawarte w tej książce jako właśnie ahistoryczne, niezgodne z faktami. Z drugiej zaś strony jest sporo osób, które uważają, że to nie jest reportaż i to nie jest książka historyczna, ani biograficzna, tylko literatura piękna, więc sama tutaj jeszcze kilka minut temu apelowałam, żeby nie mylić fikcji z faktami. Więc czemu by nie? Oraz, że ta literatura czy tego typu teksty są o tyle dobre, że dają możliwość zaangażowania czy zainteresowania innych osób tą tematyką i być może właśnie po tatuażyście sięgną do innej literatury. Może na przykład już wtedy, nie wiem, wspomnień osoby, która naprawdę przeżyła obóz zagłady czy obóz pracy. No tylko, że jakby te emocje są tutaj ważne. Znaczy moment, w którym my tylko i wyłącznie jesteśmy no właśnie rozentuzjazmowani tym, co się dzieje i nie idziemy dalej, nie przenosimy tego na przykład na sytuacje współczesne, no to właściwie to jest tylko i wyłącznie wydmuszka i uzurpacja traumy innych ludzi po to, żeby dostarczyć nam rozrywki, a to już są bardzo niebezpieczne rzeczy. Jest też takie opowiadanie w twoim tomie I Wanna Dance With Somebody i ono się toczy jednocześnie, to jest w ogóle bardzo ciekawy zabieg, ono się toczy jednocześnie z takim gestem rozkładania przez wróżkę, tak jak się mówi, wróżkę kart Tarota, chyba modnych od jakiegoś czasu. To jest bardzo fajne i w pewnym momencie czytamy tam, że karty nie mówią prawdy, ale też nie kłamią. I chciałam zapytać, jak to jest z literaturą dla ciebie? W kontekście tych opowiadań i
szerzej z tarotem być może. No właśnie, to jest trochę takie nawiązanie do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej. Znaczy z jednej strony możliwości katarzis i odnalezienia w tekście literackim czegoś, co sprawiłoby, że my będziemy lepiej rozumieć siebie, otaczający nasz świat, czyli właśnie trochę edukacja, trochę zmierzenie się ze sobą. Z drugiej zaś strony no ta pułapka literatury polegająca na tym, że oto teraz bierzemy jeden do jednego, też nie jest dobra o tyle, że może zaprowadzić nas na manowce, tak jak choćby z Ho'oponopono. Natomiast to jest też pytanie tak naprawdę do nas wszystkich czytelników i czytelniczek, czego my oczekujemy od literatury. To nie jest przypadek, że przez wiele lat, nie tylko w Polsce, ale w krajach zachodnich, triumfy święciło non-fiction, czyli reportaże, książki biograficzne, historyczne, różnego rodzaju opracowania naukowe, albo właśnie... Już nie świeci? Słucham? Już nie świeci? Wydaje mi się, że nie, a przynajmniej tak mówią wydawcy tych książek. Chociaż patrząc na to, jak ile na rynku się ukazuje tytułów, już nie mówię, że w ogóle, ale właśnie książek na przykład reporterskich, no to myślę, że to jeszcze długo będzie nas fascynowało. Ja też zresztą bardzo lubię reportaże i jestem od kilku lat związana z festiwalem Po Drodze, który jest przygotowywany przez Fundację Instytut Reportażu i zawsze czuję się tam jak szpieg literacki pośród tych, co tam faktami zawiadują. Ale to nie, nawet jeżeli to się kończy, no to jeszcze jest trochę taką rozpędzoną kulą. I to, co uważam, czego szukamy w tej prawdzie, czy tym takim zalążku prawdy, o którym chcemy myśleć, że właśnie taki jest, to jest oczywiście próba zrozumienia świata, to znaczy moment, w którym oprócz kryzysu klimatycznego, wojny za granicą naszą wschodnią, dochodzenia skrajnej prawicy do władzy, czyli wszystkich tych wstrząsów zachodniego świata, które są odczuwalne, plus oczywiście kryzys humanitarny związany z migracjami, które oczywiście też są związane z niedoborami środków naturalnych i tak dalej, to sprawia, że stajemy się zagubieni i zagubione i przebodźcowanie i paradoksalnie dostęp do wiedzy i informacji, które mamy, nie wiem, w naszych telefonach czy po prostu w sieci, daje nam takie poczucie, że oto teraz potrzebujemy właśnie tej ręki, o której mówiłam wcześniej w kontekście literackim, która zaprowadziłaby nas z latarką i tym snopem światła pokazała, w którą stronę nie tylko mamy iść, ale w ogóle na co patrzeć, czym się zajmować i czym też martwić i przejmować. Pytanie oczywiście jest takie, i to znowu pytanie o obiektywizm czy uniwersalizację, to znaczy na ile ten na przykład reportaż czy świat przedstawiony w pozornie książce opartej na faktach stanowi prawdę. A jeśli stanowi prawdę, to czyja jest to prawda? Do czego nam w ogóle jest potrzebna? Jednym słowem, czy nie dajemy się znowu omamić? A jeżeli tak, to dlaczego robimy to tak chętnie? I na ile ta prawda bądź fikcja są nam potrzebne? Ja oczywiście mam zawsze problem z tym, żeby w jakikolwiek sposób znaleźć balans między tym, co dzieje się naprawdę, a tym, co być może dzieje się w świecie takim równoległym i pisząc opowiadania czy powieści zawsze sobie obiecuję na początku, że teraz to już będę realistką, teraz to już wszystko będzie opisane tak, jak jest naprawdę. Tak, krytycy żądają lalki Prusa współczesnej, ja im ją dostarczę, zobaczycie. No i tam nie minęło mało wiele. Czekamy. 100 stron później i nagle po prostu pojawia się bardzo dziwna postać. Nie wiem, co tam robi, ale już lecę po prostu w odmęty wyobraźni. Na szczęście mogę pisać zarówno teksty naukowe w swoim życiu, jak i bajki dla dzieci, więc w ogóle jest równowaga w przyrodzie. Ale sama sobie zadaję to pytanie, na ile jakby to jest prawda i nie, na ile tak jak te karty tarota, o których wspomniałaś z opowiadania, mówią całą prawdę, a jednocześnie wszystko biorą w nawias. I chyba tutaj nie, zbliżam się do jakichś egzystencjalnych
że tak się wyrażę, refleksji dotyczących tego, czym w ogóle jest prawda, a czym nie jest. No ja na szczęście mam taką możliwość w życiu i ją kultywuję i nie zamierzam się jej pozbywać. To znaczy właśnie żyć w tym reportażu fikcyjnym, żyć w tej literaturze wymyślonej, jednocześnie czytając codziennie wiadomości i działając społecznie. To znaczy robiąc jakiś taki balans między poezją życia, a jakąś taką okrutną, nawet wcale nie prozą, tylko no właśnie tą taką prawdą, którą często narzuca nam ktoś inny. I no chyba w literaturze, to jest też z perspektywy czytelniczki, to czego bym szukała, to tych zachwiań realizmu na rzecz właśnie jakiejś oszalałej fikcji, która nas uniesie nie wiadomo gdzie, po to, żeby potem znowu spojrzeć i rozejrzeć się nieco błędnym wzrokiem, co się dzieje naokoło. Chyba te takie właśnie wzloty i momenty przekierowywania się w rejony równoległe są najlepsze. Ja tym błędnym wzrokiem powoli patrzę też w stronę naszej widowni, bo mogłybyśmy na temat Her Story, na temat twoich opowiadań i życiu pomiędzy fikcją a prawdą, o której mówiłaś, rozmawiać jeszcze długo, ale chciałyśmy też państwu dać szansę na, myślę, że mamy czas, mamy około 10-15 minut na ewentualne pytania z widowni. Zapraszamy. Sylwio, ja po prostu zapowiedziałam ci, że zadam ci pytanie, no więc tak jest. Ono będzie dotyczyło kontekstu tego opowiadania, w którym bohater zakochuje się w gumowej lalce. Jest to dla mnie opowiadanie bardzo o samotności i chciałabym wiedzieć, czy ty swoim takim bacznym okiem przewidujesz, że droga człowieka w przyszłości będzie jednak bardziej zmierzała ku temu, by samotność łagodzić poprzez przedmioty, wirtualne byty, omijając jednak człowieka i tej konfrontacji, tej bliskości z drugim człowiekiem. Mhm. Dziękuję za to pytanie. Tak, myślę sobie, że my cały czas, albo inaczej, coraz częściej szukamy tych różnych możliwości relacji z innymi istnieniami w sposób nie taki, do którego przywykliśmy i przywykłyśmy do tej pory, czyli kontaktu jeden do jednego, nawet jeżeli to by była na przykład taka sytuacja jak ta tutaj, tak, że jesteśmy tutaj w jakiejś grupie, że te możliwości również dotyczące mediów społecznościowych, Jacek Denel powiedział kiedyś, że Facebook to jest taka współczesna kawiarnia literacka, oczywiście odnosząc się do różnego rodzaju awantur i dram literackich, które się odbywają na platformach różnego rodzaju, no, że kiedyś można byłoby się pokłócić przy stoliku, a teraz mamy komentarze i wpisy i oświadczenia. I coś w tym jest, to znaczy jakby już nie chcemy przechodzić jeden do jednego, tylko mieć jakąś taką właśnie trochę tubę na przemawianie, z drugiej zaś strony jakieś zapośredniczanie też tego kontaktu i tej relacji. I oczywiście to opowiadanie dotyczy czegoś, co już się dzieje od kilku lat, może jeszcze nie w Polsce, chociaż już słyszałam chyba o pierwszym przypadku związania się, no właśnie pytanie erotycznego, relacyjnego z dmuchaną lalką. Natomiast w Japonii to są rzeczy, które dzieją się już od lat. I to nie tylko chodzi o tak zwane sexy dolls, ale też o roboty, o transhumanizm, który jakby coraz częściej zaciera granice między relacją z żywą osobą, a osobą żywą, ale jakby nie stuprocentową, może tak powiem. Więc te procesy się już dzieją na właśnie bardzo różnych poziomach, od takiego właśnie fizycznego przez nasz własny mentalny. I
Tutaj dlatego też wybrałam taką scenografię starego zakurzonego sex shopu w zapomnianym trochę miejscu Warszawy, bo chciałam jednak trochę odnieść to do może nie czasów minionych, ale no do takiego momentu jeszcze sprzed internetu albo przynajmniej poza internetem, tak, żeby to nie była tylko i wyłącznie wirtualna rzeczywistość. I tutaj chciałam, żeby to jednak sensualnie jakoś było do odczucia, ale oczywiście takich sytuacji czy relacji właśnie z choćby z no, robotami albo właśnie lalkami do takich sytuacji dochodzi coraz częściej. To dlaczego pani tworzy? O raju. Bo chyba bym pękła, gdybym tego nie robiła. Bo wielokrotnie byłam świadoma tego, że gdybym nie tworzyła, i nie mówię tu tylko o pisaniu, ale o, nie wiem, wyklejaniu kolaży, malowaniu, rysowaniu, pisaniu, kaligrafowaniu, robieniu wszystkiego, co można nazwać mniej lub bardziej sztuką, różnego rodzaju w różnych odsłonach, że gdybym tego nie robiła, to po prostu bym nie była. Wiem, że to brzmi tak strasznie jakoś egzaltowanie, a może i zbyt wprost, ale chyba taka jest prawda. Mówię o tym z taką pewnością też, dlatego że w sytuacjach trudnych życiowych pierwsze co instynktownie sięgałam do pisania i do tworzenia. I to dało mi też, i to było wielokrotnie, na różnych etapach, ale też w różnym wieku. I to dało mi też taką świadomość tego, że w sytuacjach trudnych ja mam takie narzędzia. To trochę jak z arterapią, że właśnie przez sztukę, przez różnego rodzaju tworzenie, przekształcanie rzeczywistości, która nas otacza w różne formy artystyczne, mamy możliwość po prostu wypłynięcia na powierzchnię, tak zwyczajnie. I chyba to trochę też moja odpowiedź wiązałaby się z tym, o czym mówiłam na początku, to znaczy strategii wykorzystywania humoru i po prostu nabijania się z siebie, po to, żeby no, jakoś przeżyć, czy w ogóle zetknąć się z własnymi trudnymi emocjami, czy trudnym doświadczeniem. To jest ten moment, w którym ja nawet jeżeli sama nie tworzę, nie piszę, to w takich trudnych momentach po prostu muszę koniecznie wyjść do, nie wiem, muzeum albo galerii i tam się po prostu wytarzać w cudzej sztuce, albo iść na koncert, albo iść do teatru. Znaczy jednym słowem po prostu haps, najeść się tą sztuką, tą twórczością innych ludzi, jak oni mają, jaką oni formę znaleźli dla swoich emocji. No i oczywiście później sięgać też samej po tak zwane pióro, aby zmierzyć się z tym i aby no, raz jeszcze przerobić te trudne, zwłaszcza trudne emocje w coś często zupełnie innego, wesołego na przykład, ale jakby przetworzyć i znaleźć tam siebie, odnaleźć się na nowo. Jeszcze ostatnie pytanie. Dzień dobry. Tu jestem. Tak. Dzień dobry, Karolina Kondrak. Ja chciałam zapytać, wrócić do tematu przemocy wobec kobiet, milczenia, tabu. Uważam, że te tematy są bardzo potrzebne i cieszę się, że takie książki jak pani powstają, chociaż nie cieszę się, że muszą, ale jeszcze muszą. Wracając do tematu, mam pytanie o reakcję publiczności, czytelników. Czy dostaje pani informacje pozytywne od kobiet, ale również bardzo interesuje mnie reakcja męskiej publiczności, męskich czytelników, ponieważ ja się spotykam z bardzo różną reakcją, kiedy opowiadam na przykład kolegom lub mężowi nawet, lub przypadkowo spotkanym mężczyznom o tym, o czym myślę, kiedy wracam do domu lub sama nocą, lub podróżuję samotnie. I bardzo często jest to zdziwienie, więc bardzo jestem ciekawa odpowiedzi. Dziękuję. Oczywiście reakcji jest dużo, na szczęście też dużo osób się dzieli ze mną tymi refleksjami i o ile, myślę, że to pytanie o reakcję mężczyzn jest tutaj bardzo ważne, o ile w przypadku opisów czy takich elementów związanych z przemocą seksualną czy gwałtem, takim naprawdę, że to już jakby tutaj nie ma
nie ma nic do dyskusji, to wtedy rzeczywiście panuje zgoda. O tyle w sytuacjach, w których kobiety, to zresztą było widać przy okazji MeToo, opisują swoje doświadczenia, poczucia zagrożenia, poczucia jakiegoś strachu, to o czym pani powiedziała właśnie, samotnego powrotu do domu, czy jakichś innych takich elementów, które bardzo trudno opisać. Ja przez kilka lat zajmowałam się mobbingiem w pracy. Byłam częścią zespołu Fundacji Feminoteka i pamiętam, jakim dużym problemem było i jest nadal jakby udowodnienie mobbingu, bo to jest jakby coś przezroczystego. No, co to znaczy, że jest zła atmosfera w pracy? Co to znaczy, że ja czuję się zagrożona, jadąc z obcym mężczyzną w windzie. No przecież nic się nie dzieje. I pamiętam też, że kiedyś odbyłam bardzo ciekawą rozmowę z innymi kobietami, moimi koleżankami, które mówiły bardzo podobne rzeczy, to co też pani, że jakby trudno jest im opowiedzieć swoim kolegom na przykład, przepraszam, skądinąd bardzo takim no, też życzliwym i dobrze nastawionym do, nie wiem, kwestii praw człowieka, praw kobiet, że trudno jest im to wyjaśnić i ubrać słowa, to nienazwane i nieubrane w słowa uczucie strachu czy zagrożenia. I pamiętam też, że jeden z moich kolegów mówi, że jego mama zawsze go uczyła, żeby nie szedł blisko za kobietą obcą na ulicy. Że po prostu kobiety mają też to, że się czują jakoś zagrożone. Jak słyszą kroki i widzą, że to jest mężczyzna i na przykład wtedy, nie wiem, przystają, wiążą sobie buty albo patrzą w witrynę, albo skręcają gdzie indziej, albo wchodzą do sklepu, chociaż tego nie planowały. I on powiedział mi, że on jakby nie rozumie tego strachu. On nie wie za bardzo, o co chodzi, ale mama prosiła go, żeby tego nie robił. I uważam, że to jest kluczowe, że my nie musimy rozumieć pewnych rzeczy, bo możemy mieć zupełnie inne doświadczenie, w ogóle nie mieć tego doświadczenia, albo uważać, że, no, że po prostu to jest dla nas trudne, no, że no, nie mamy możliwości tej, jakby takiego rozszerzenia empatii, a mimo wszystko nie robić pewnych rzeczy. I pamiętam rozmowę też właśnie z moimi koleżankami, gdzie wspólnie zastanawiałyśmy się, w jaki sposób przekazać jakby to przede wszystkim poczucie zagrożenia, bo to jest takie trochę nienamacalne, kiedy nic się niby nie wydarzyło, ale potencjalnie mogłoby, albo wydarzyło się coś, co jakby nie pozostawia siniaków i to jakby no, nie ma tutaj możliwości pokazania, że to jest jakiś dowód w sprawie. Tylko to jest wszystko takie właśnie półprzezroczyste. Było, nie jest, nie wiadomo co. Trochę tak jak w tym tekście, który zacytowałam, że a cóż to jest, prawda? Cóż to jest poczucie zagrożenia? Cóż to jest obmacywanie, ocieranie się? I to są te momenty, które kiedy się mówi między kobietami, to one rozumieją to bez słów, a jeżeli próbuje się to przekazać swoim partnerom, nie wiem, mężczyznom ze swojego otoczenia, z naszego otoczenia, to jest to bardzo trudne, ponieważ jakby trudno nam jest to wytłumaczyć. Ale znowu, wydaje mi się, że pewnych rzeczy naprawdę nie trzeba rozumieć, żeby je przyjąć i tyle. Ja też nie rozumiem wielu rzeczy, ale jeżeli ktoś prosi mnie albo mówi o swoim doświadczeniu, to nie podważam tego doświadczenia i nie neguję, bo ja mam inaczej albo ja na miejscu tej osoby, bo nie jestem na miejscu tej osoby i nikogo to nie obchodzi, że ja mam inaczej. Ta osoba mówi mi o własnym doświadczeniu i tyle. No, że to jest ten moment, kiedy po prostu się uruchamia empatia i tyle. I tak, to jest trudne do wyrażenia. Na przykład to, że doświadczenie większości kobiet jest takie, że po zmroku nie czujemy się bezpiecznie, nie czujemy się komfortowo. Ja bardzo dużo podróżuję sama i jestem też jakby samodzielną osobą i czasami się łapię na tym strachu, chociaż wydaje mi się, że w ogóle już nie takie rzeczy były i że jakoś po prostu no, zwiedzam świat i nie chcę, żeby ktokolwiek odebrał mi to prawo, ale ten moment takiego właśnie zawahania się w ciemnej uliczce to jest coś, co, o czym trudno być może byłoby mówić mi mężczyźnie, o czym byłoby mi trudno mówić, ale o czym być może nawet nie musiałabym mówić kobiecie, bo ona po prostu by wiedziała. I to jest ten taki motyw porozumienia na pewnym poziomie doświadczeń czy emocji. Bardzo trudny do zwerbalizowania. Dlatego też właśnie takie teksty jak Gwałt głosy, to też jest próba znalezienia języka, żeby o tym mówić.
I za to szukanie języka dla również niewypowiedzianych historii, ale też języka groteskowego, bardzo różnego języka na różne opowiadania, które Państwo znajdziecie w Dintojrze, w opowiadaniach narracyjnym Nie Szaszłyku Sylwii Hutnik, dostępnym i na miejscu, i na wynos w naszym booktracku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.